witajcie! Dzisiaj akcja z Jarkiem. Zbieramy dalej gałęzie. Słuchajcie, przyczep coraz więcej. Widzieliście na ostatnim filmie pełno śniegu, a tutaj już po zimie. Była zima i po zimie. Zbieramy gałęzie, tak jak widzicie tutaj. No bo przy tym, słuchajcie, no to sami wiecie. Przy takim kołku orać to raczej nie ma sensu. Trzeba to wszystko pozbierać, bo by się to wszystko tu nam zapychało całkiem nieźle. I co na co ta robota by była? Patrzcie, jakie to po kilka metrów długie, niektóre 5 metrów. Tam już Jarek pozbierał parę kupek, to pojedziemy i pozbieramy. A tymczasem jeszcze tutaj to zbieramy. Teraz będzie jeszcze takie krótkie zbieranie, oczyszczenie drogi, żeby tu przejechać do przodu i to ogarniemy, co jest tutaj stąd. No i w sumie coraz lepiej. Tak to widzicie wygląda. Jak wyzbieramy, bierzemy się za orkę. Nie mogę się doczekać już. Także działamy. No, ciągnik pojechał na kiper, ale może my się też przejdziemy. Zobaczyć jeszcze co i jak. O, tu zobaczcie jeszcze takie korzenie, te trochę twardsze. To już próchno, podejrzewam, że to, patrzcie, tu jeszcze grzyby, chuba rośnie. Więc to jest zmurszałe. Przyjdzie pług, to podetnie i wyciągnie. O, widzicie? Takie atrakcje. Nie, zobaczymy, to przy tym się okaże. Przy orce jest tutaj trochę tych pniaków. O, ale te już widzę, że to już na luzie do wyciągnięcia. Tu po bronie wyskoczył. Tu było w tym miejscu troszeczkę dąbków, więc te pniaki są twardsze, ale i z nimi sobie poradzimy. O, widzicie? Tutaj jeszcze zagrzybiałe, więc można przyjąć, że to będzie już, o, próchno się sypie. Tam 60 elegancko. Tu się wszystko dobrze dzieje. Tu jeszcze kołki pozbierane, patyki. I idziemy na kiper. Tu jeszcze, słuchajcie, drzewko się wywaliło. Też będziemy musieli je posprzątać. To dzisiaj zobaczymy. Wziąłem ze sobą piłę. Może zdążymy zrobić test, bo sam na niego czekałem tyle czasu. Tutaj zobaczcie jeszcze ten pień ogromny od tej starej gruszy. Jakby ktoś chciał, to mam jeszcze pewnie tą samą gruszkę. Rośnie dosyć małe drzewko, ale jest to na pewno stara odmiana przedwojenna i będzie można z niej skorzystać. Także będzie można pobrać sztobry, to się nazywa, tak? No i jeżeli jest jakiś chętny do pobrania takiego sztobru, to zapraszam oczywiście, pokażę gdzie to jest, będzie można sobie pobrać. Nie wiem, czy to się do czegoś nadaje, czy się do niczego nie nadaje, ale jestem w każdym razie chętny do oddania, żeby dla zachowania oczywiście starych odmian. Zobaczymy, może kto wie, może się z tego jakaś ciekawa grusza urodzi. Tego nie wiem. Tymczasem jedzie 60 tutaj z kiprem. Zobaczcie, ile tych przyczep już tutaj jest, tych gałęzi. I teraz sobie wyobraźcie, ile tam byłoby roboty i szarpania się z orką. Bez wyzbierania tego, to o czym mówiłem. A ile ja przecież już pozbierałem, to głowa mała. Ile zmieliłem, to samo. Zobaczcie. Masa tego, po prostu tu jest mnóstwo. Zobaczymy, czy będziemy to mielili w rębaku, czy nie. Ale jest to świetna masa organiczna na pewno i warto z takowej skorzystać. Jarek wysiada czy nie wysiada? A już wysiadł, dobra, otwieramy. Aha, tu już jest otwarta. Z drugiej strony. Aha, przykręcamy. Dobre. Otworzyć? A, ma sens.
trzymasz? Poczekaj. Dobra, musimy to ostrożnie, bo to wiadomo, że ta przyczepa już ma swoje lata i wygląda jak wygląda. Jeszcze tylną burtę, żeby nie połamać. O, bardzo dobrze. No ale w każdym razie tu jest to miejsce takie, gdzie tu można śmiało tutaj to składować. Nam to nie będzie przeszkadzało w niczym, w żadnej robocie, ponieważ tu jest, zaplanowałem taki wjazd. Przejazd to jest takie wycięcie tutaj w działce i ono sobie tutaj po prostu jest takie niepotrzebne. Nie będziemy tu orać ani nic. To będzie taki plac tutaj dojazdowy, do parkowania i tak dalej. No i zobaczcie, jak przyczepa, jak mówicie, to D43, tak? To nie wiem, z lat 60. jeszcze. Zobaczcie, jaki kiperek. Mówią, że nie jest to oryginalny kiper, że dorabiany, ale jeśli dorabiany, to dorabiany bardzo profesjonalnie, bo naprawdę tutaj rama jest idealna, wszystko jest jak trzeba. Czekaj! Dobra! No i teraz opuszczamy ją. Widzicie, tu jest jeszcze ten kiper ręczny. Też będziemy go podłączali, ale rama zdrowa, ładna, równa. Tutaj to samo na tej przyczepie. Trochę pordzewiałe, ale tym się nie będziemy przejmowali. Na pewno siłowniki i tak dalej, wszystko, jak przyjdzie na nią remont, to na pewno zrobimy w niej wszystko, co do zrobienia. Uważaj, żeby nie spadła ta. Nie mogę tutaj dopiąć, bo za wysoko jest trochę. O, jest, wskoczył. No. Opału? Ja wiem, czy opału? No. Fajnie, nie? To w każdym razie powiedziałem tutaj, że zostawiamy to wszystko. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie z tym. Jest to na pewno świetna materia organiczna i na podsypki pod drzewka czy coś. Zobaczymy. Tu leży, nie przeszkadza. I tak ma zostać, a tymczasem jedziemy zbierać kolejną przyczepę. No słuchajcie, obiecałem wam test. Wlewamy olej do łańcucha. Dobra, zalany i popatrzcie. Czarny jak święta ziemia, a nowy. Zawsze myślałem, że to jest taki ten zielony, a to taki ten. No, podpompowane. Będzie zaraz odpalanie pierwsze, piły. Dawaj, Jarek, zobaczymy, czy to działa. O! Może teraz trzeba zamknąć właśnie, żeby się nie zalało. Teraz na zamkniętym. Ja tak zawsze robiłem. No i mamy próbę pierwszą.
słuchajcie. No słuchajcie, test piły zrobiony. Muszę wam powiedzieć, że jak na pierwszy dzień to całkiem nieźle się spisała. Sam początek odpalania był nieco trudny, ale wiadomo, wszystko suche, więc musiało się tam po prostu pouzupełniać, ponelować, wypełnić i wszystko poszło. Także całkiem nieźle. Druga sprawa, tutaj widzicie, takie mam, nie wiem jak to się nazywa, no połamane drzewa tutaj leżą, tam jeszcze leżą w tym lesie. To co się nadaje oczywiście, to wszystko powycinam, przyda się na opał. To co niestety popruchniałe, no to już z tym nic nie zrobię, wrzucę gdzieś to z boku lasu, tak jak są tam te korzenie, gałęzie i tak dalej, niech sobie to już to gnije. Nie będę się tym zajmował, w każdym razie to co się nadaje do opału, to suche, to od razu wiadomo, że będzie wykorzystane. Natomiast co, dzisiaj jeszcze idziemy rów odrożnić, nie wiem czy 60 tam widać z przyczepą, jest już tam przy rowie i udrażnianie w tej chwili, Jarek tam udrażnia, ja idę mu pomóc, bo tylko chciałem tutaj przysiąść jeszcze te parę drzew, tam na początku coś pociąłem, tutaj jeszcze ten kawałek. Zobaczymy, czy może tego dotnę, tak żeby jeszcze tą przyczepę jakoś tam zapełnić. Żeby było dobrze, może jeszcze tamte trochę drzew pozabieram, żeby było do opału. No i będziemy mieli w każdym razie trochę przy okazji posprzątany las. Także to są takie rzeczy ważne. No i co, pole w każdym razie powoli też. Widzieliście tam, ile tych gałęzi wyzbieranych jest jeszcze do wyzbierania, a drugie tyle. Ale sobie z tym też poradzimy. No i będzie do oczywiście pole do uprawy i oczywiście na pierwszy ogień pójdzie jeszcze brona, żeby położyć te wszystkie chwaściory, żeby nie zapychały pługa, a potem już samym pługiem, jak to wszystko będzie leżało, poodwracamy, zobaczymy na jaką głębokość i poczekamy, aż to wszystko troszeczkę przegnije. No i w każdym razie skłaniam się do uprawy gryki. Być może łubinu, albo zobaczymy jedno, drugie, może jakieś poplony, mieszanka, ale tu chodzi po prostu tylko o to, żeby to udusić te chwaściory. I gryka tutaj jest na razie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o decyzję, dlatego że ona, to co mówiliście, pisaliście wcześniej w komentarzach, ma ten tak zwany roundup w korzeniach, że czego dotknie tam, no to ta roślina inna już umiera, albo przynajmniej nie jest w stanie rosnąć. Także to tyle na dzisiaj. Z dzisiejszego filmu widzicie, że się dużo w polu dzieje, bo i zbieranie, i bronowanie, i tutaj takie rzeczy, i jeszcze udrożnienie rowu, także mamy tutaj mnóstwo roboty. Nie przejmujcie się, w miarę możliwości będę filmy tutaj wam pokazywał, a tymczasem idę udrożniać rów. To trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!